Cześć wszystkim! Tutaj ja, Playing Skorpion, i dzisiaj gram w Cupheada. Jestem na razie na malowanej wyspie 4, która jest w tym dodatku, który mam. Ja mam ten dodatek, więc fajnie. Znaczy już w drugim odcinku miałam ten dodatek i mówiłem, że mam go i że fajnie jest, że go mam. No ale teraz pokazuję wam to, co jest jeszcze w tym dodatku, czyli taki świat dodatkowy. Dobra, może tu sobie pójdę. Castel Roshada. Tam jest taki król, który jakby ma różnych czempionów, król Giel chyba się nazywa. On ma różnych czempionów, z którymi trzeba walczyć. I tam nie używa się sztuczek ani broni, tylko trzeba. Oni mają różowe rzeczy i trzeba te różowe rzeczy uderzać. Tak jak się uderza w różowe rzeczy. Okej, to wchodzę. Ale to wcale nie jest to łatwe. Dobra, co tak się patrzysz, Klepsydra, uśmiechniętą buźką? O, szybko się naładowało. Dobra, muszę uważać bardzo. Jezus. Dobra, jakoś nie jedzie mi dobrze. No nie. Zwycięstwo jest moje, a wam pozostało gorzej przegranej. Spróbuj ponownie. Chociaż to... Chalice to chyba nie za dobrze grać tutaj. Okej. No nie. Nie, no nie chcę tego używać, jak ty... Odłóż. Dobra. Uderzam mieczem w tarczę. I bo myślę, że to wygram. Znaczy, że on wygra. Ja chciałabym wygrać, ale chyba on wygra niestety. Wcale mi się jak najbardziej umiem wygrać. Dobra, co teraz będzie robił? Chyba zaraz będzie do mnie szarżało tak szybko. Teraz będzie na mnie szarżował. A nie, jednak nie szarżuje na mnie. O, szarżuje. Ten tarcza, hełm, miecz, to prawdziwy rycerz. Rycerz koni, czy hipopotam, czy osioł? Nie, chyba potem, bo ma takie zęby jak hipopotam, ale chyba raczej to nie jest hipopotam. Nie, pomyliłem guzik. Nie chcę tego grać. Klepsydra. Tak. Taki fajny przedmiot, który powstał. Pierwszy zegar człowieka. Co ja wygaduję w ogóle? No, że klepsydra jest pierwszym zegarem człowieka. Dobra, to wygaduję właśnie. Psia krewska potyczka. Okej, dobra. No to zwykły, oczywiście nie będę grał po prostu tego, zwykły. Sforne asy. Psia krewna potyczka, a walczy się ze sfornymi asami. Są bossowie w samolocie, ale to jest jedyny boss, który walczy się na samolocie. A,
Nie, no jak źle poszło. Okej, okay, hydranty będą już spadały z nieba. Muszę to już uważać. Co? A, pomyliłem się, że nie niesie tak różowych obiektów. Dobra, to... Czar właśnie. Muszę mieć czar i to. Żydlu też. Albo to. Śródlutówka. No nie. Dobra. Chyba muszę się teraz skupić. Ten kota. On męczy. Sprawia, że kot strzela kąpkami wełny. Kot będzie rzucał kośćmi. No ja. Mi się nie udało tego zniszczyć. Och, z nieba będą spadały hydranty. O, hydranty spadają z nieba, widzicie to? Dobra. Jest zniszczony. Teraz będą te pieski. To strzelają na sami. Nie. Hotel Alfa Uniform, Hotel Alfa Uniform. Nie musicie tego powtarzać, wiecie? Dlaczego mi się to nie udaje? O, wow. Chociaż takiego się nie spodziewałem, że tak zrobię. Okej. Wreszcie tak, zginął. Serce. No, wszystkie psy zniszczone tam. Zapchleni fajęciarze? Chyba nie myślicie, że wygracie. A, to ty nie myślisz, że wygrasz. Chyba ty nie powinnaś myśleć, że wygrasz. Okej. Ty, co tak się patrzysz dziwnie na mnie? Jak?
Ale mnie załatwiły te psy głupie. Głupi Hyland. Hyland ci utrudnia życie. Widzicie, jak ten Hyland utrudnia ci życie? To mi się nie podoba. Okej, dobra. Już będę mówił, bo nie za bardzo mówiłem już. Okej, dobra. Tutaj sobie go pokonam. Tak myślę. Ale nie mogę stracić żadnego życia. Jest. Udało się nie stracić żadnego życia. Jest. Nie stracić żadnego życia. Nie chciałem już pierwsze życie. No co ja robię? A, nie. To nie poszło tak dobrze. Dobra, ten koś. Piłeczki jakieś beznadziejne. Bo mam rzucać śrutówkę, kiedy jestem blisko niego. O nie, no. Widzowie, dobra, spróbuję ponownie, może dzisiaj będzie krótszy film, dobra, ostatnia próba i spróbuję ponownie, dobra. Aha, dobra, on strzela tym kotem. Myślę, że kot to karabin może. Może dlatego on strzela tym kotem? Kot to karabin. A może mój kot jest karabinem? Mój kot jest karabinem. A może sobie koty serio są karabinami? No, jak widać, są karabinami najlepszymi na świecie. Strzelają czymś miękkim. Na pewno coś miękkiego zrobi krzywdę. Nie. Za bardzo skupimy na strzelaniu. I nie zauważyłem, że kość na mnie leci. No jak tak można, widzowie? No nie, dobra. Widzowie, myślę, że w tym odcinku no to na tyle. Zostawcie lajka i suba. I nara!